10 marca 2021 roku, środa, Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Bardzo ciekawy dzień przed nami. Myślę, że sesja w Nowym Jorku ma szansę być dość istotna, dość ciekawa, ze zmiennością, czy ze zwiększoną zmiennością w tle. Dwie rzeczy, mianowicie inflacja po stronie konsumentów ze Stanów Zjednoczonych, a jako to wydarzenie numer jeden w dniu dzisiejszym. Wydarzenie numer dwa to decyzja kanadyjskiego banku centralnego, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych. Numer trzy to kwestia aukcji w drugiej części sesji w Nowym Jorku. Sesja związana z aukcją 10-latków w Stanach Zjednoczonych. A wiemy, jak ostatnio wygląda kwestia rentowności. Dolar, byki trzymają fason, jeśli chodzi o euro-dolara. Widzę tutaj kilka możliwości z perspektywy propodażowej. Natomiast cel, o którym żeśmy sobie rozmawiali w okolicach 17,50, jest niezmieniony. Jak widzę euro-dolara? Generalnie rzecz biorąc, z perspektywy wykresu dziennego, na którym się w tej chwili znajdujemy, podejście numer jeden to jest podejście związane z otwarciem tygodnia i rozmiarami, dystansem, o którym zaraz powiemy, pomiędzy maksami z wczoraj i maksami z poniedziałku. Zaraz to sobie pomierzymy. W związku z czym wyglądać to może w sposób następujący. Co prawda ten poziom został przetestowany w dniu wczorajszym, ten retest poziomu związanych z otwarciem tygodnia, idealne podejście, ale zmierzmy sobie, dołóżmy sobie jeszcze do tego kwestie związane z maksami z poniedziałku i maksami z dnia wczorajszego i zobaczymy, gdzie dzisiaj rynek się zatrzymał idealnie na tym dystansie, tak? Czyli wszystko, co pomiędzy dzisiejszymi maksami i otwarciem tygodnia jako pierwszy poziom propodażowy, według mnie na ten moment tak bym to widział. Drugi poziom propodażowy to jest kwestia ewentualnie domknięcia w cudzysłowie tak zwanej luki pomiędzy wydarzeniami z poniedziałku, jeśli chodzi o max, i minimami, jeśli chodzi o czwartek. Okay? W tym wypadku zmienimy sobie na zielony, bo to jest dzienny. W tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 19,60, tu jeszcze mamy z tygodniowego plus złamany over-under. Wszystko co pomiędzy 19,50 i 19,60 jako kolejne miejsce propodażowe. I trzeci poziom to te minima tutaj z 2 marca, okay? O tym sobie również rozmawialiśmy. W tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 19,90 i na koniec ewentualnie dokończenie biznesu związane ze swingiem okolice 20,90. Nie sądzę, żebyśmy tak wysoko przed osiągnięciem 17,50, żebyśmy tak wysoko zawędrowali. Natomiast nigdy nie mów nigdy, zwłaszcza że gdybyśmy chcieli się uprzeć na całą tą podwójną falę, okay, to te poziomy rzeczywiście tutaj w ramach tego górnego swingu czy nadbicia mogłyby być ewentualnie brane pod uwagę. Myślę, że na ten moment wystarczy skupić się na, w przypadku większej korekty, na jednym podbiciu, które dokładnie by nas do tego swingu doprowadziło. Ok, to tak to wygląda z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Zobaczmy intraday, co możemy z tym zrobić. Mnie osobiście podoba się sytuacja, z którą mamy do czynienia od poniedziałku, a mianowicie kwestia tych maksów tutaj podczas sesji w Europie, tych maksów z dnia wczorajszego i maksów ogólnie z poniedziałku. To wszystko bardzo fajnie, cała pula wygląda pod ewentualną próbę ścigania się ze stopami, na przykład z perspektywy dnia jutrzejszego, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. W związku z czym tu wszystko z jakimkolwiek górnym cieniem może być próbą podejścia pod krótkie pozycje. Jeśli chodzi o długie pozycje, jeśli ktoś mimo wszystko chciałby powalczyć z długimi pozycjami, to oczywiście biorąc pod uwagę minima z tego tygodnia, jakikolwiek failer tutaj, jakiekolwiek pośliźnięcie się, jeśli chodzi o sprzedających, mogłoby szybko zostać wykorzystane do tego, żeby spróbować właśnie te poziomy związane z otwarciem tygodnia przetestować. Na nic więcej tutaj z perspektywy byków, przynajmniej na ten moment, nie powinno się zanosić. Ok, jedziemy dalej. Tyle jeśli chodzi o euro-dolara. Kolejna para, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to funt. Funt utrzymuje się
powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia, natomiast w dalszym ciągu od wczoraj mamy problemy tutaj ze spenetrowaniem tego, co było strefą popytową, ok? No i takie cienie nam tutaj cały czas nam powstają. W związku z tym, z perspektywy funta, jakby według mnie bez zmian te wczorajsze maksy to było idealne miejsce, o którym sobie rozmawialiśmy, do próby podejścia pod krótkie pozycje, natomiast dopóki jesteśmy w ramach tego górnego swingu, być może nawet kwestia dokończenia biznesu, o tym też rozmawialiśmy, dopóki jesteśmy pod 1,40, to teoretycznie wydaje się, że poziomy związane z otwarciem tygodnia w końcu zostaną złamane i ewentualnie poziomy zbliżone do 36,80, 36,70 zostaną na funcie przetestowane. W związku z tym, jak będę sobie podchodził pod tego funta z perspektywy intraday, próba podejścia w rejonie maksów z dnia wczorajszego, ok, będzie bardzo fajnie widoczne, kwestia dokończenia biznesu na funcie, mówimy tutaj o okolicach 39,20, ewentualne stopy do góry w kierunku 39,60, o którym mówiliśmy wcześniej, cała ta pula do obserwacji, tak, bo albo utrzymamy ten, dokończymy ten biznes i to będzie max tutaj, albo pojedziemy po te stopy z dnia wczorajszego, nadbijemy je i dojedziemy do tego 39,60, no tutaj niestety można to podchodzić albo bardzo agresywnie na zasadzie oczekiwania ze zleceniem na jednym czy drugim poziomie, albo obserwacji na wykresie krótkoterminowym typu minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, zachowania się ceny w rejonie i próby podejścia tak troszeczkę bardziej konserwatywnie, jeśli chodzi o funta. Natomiast z tymi celami do spodu nie rozpędzałbym się. Pierwszym celem poziomy związane z otwarciem tygodnia i w to bym tak naprawdę z perspektywy krótkiego terminu celował. Ok, jedziemy dalej. Dalej to jest Kanadyjczyk i Kanadyjski Bank Centralny, w związku z czym USD CAD. Generalnie rzecz biorąc, mamy swojego rodzaju konsolidację od kilku dni. Od góry blokuje nas 27,50, 27,60. Od dołu najpierw okolice 26, a później okolice zbliżone do 24. 90-25 związane z tak zwanym dokończeniem biznesu, znowu tutaj jeśli chodzi o ten dolny swing, ok, a wyżej to mamy te doły tutaj, jeśli chodzi o te dolne cienie i od góry to, o czym wspomniałem, w okolicach 27-50 na chwilę obecną jesteśmy w połowie tego dystansu i jesteśmy w okolicach poziomów związanych z otwarciem tygodnia. Co z perspektywy decyzji Kanadyjskiego Banku Centralnego no, może mieć znaczenie. I teraz wróćmy sobie na wykres godzinowy. W ramach sytuacji związanej z Kanadyjskim Bankiem Centralnym preferowałbym albo kupno dołów, okay, czyli próbę poszukania stop lossów związanych z minimami z końcówki sesji w dniu wczorajszym i otwarcia w dniu dzisiejszym, okay, czyli jakaś próba nadbicia tych minimów, zejścia w rejon w okolice 26, może 25-80 i stąd ewentualnie próba wzrostów. Natomiast z drugiej strony myślę, że gdyby rynek zdecydował się na poszukanie stop lossów w okolicach 27-50 i zostawił górny cień, to mogłaby to być kwestia próby podejścia pod krótkie pozycje, chociaż szczerze mówiąc nie spodziewam się, aby było jakoś bardzo jastrzębio w przypadku Kanadyjskiego Banku Centralnego, natomiast mówimy o jakichś lokalnych w krótkim terminie ekstremach, w ramach których od kilku dni się poruszamy i tak bym do Kanadyjczyka podszedł. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.